25 lat temu, 12 marca 1999 roku, Polska dołączyła do Sojuszu Północnoatlantyckiego, NATO. Bydgoszcz informuje. W Bydgoszczy w wyjątkowy sposób będziemy świętować tę rocznicę. Na obchody zaprasza prezydent miasta Rafał Bruski. 16 marca w Bydgoskim Centrum Targowo-Stawienniczym piknik dla mieszkańców. Oczywiście z okazji wstąpienia Polski do NATO. Bardzo silna reprezentacja i NATO, i Wojska Polskiego zapewni nam wszystkim wiele atrakcji. Będzie można zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt, który ma polskie armie i inne armie, a także będą atrakcje dla dzieci. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Do wspólnego świętowania zaprasza także generał dywizji Artur Kępczyński, dowódca garnizonu Bydgoszcz, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Serdecznie zachęcam do udziału w tym przedsięwzięciu. Specjalnie dla Was ściągniemy najnowocześniejszy sprzęt, jaki w tej chwili jest pozyskiwany dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Będą tam m.in. czołgi Leopard, Abrams, czołgi koreańskie K2, armatohaubice K9, Raki. Będą również zestawy rakietowe HIMARS i wiele innego sprzętu polskiego i sojuszniczego. Do zaproszeń dołącza się dowódca 3 Batalionu Łączności NATO. I'd like to invite anyone who sees that to join the celebration of 25th anniversary of Poland, Czech Republic and Hungary joined the alliance. Bydgoszcz to polska stolica NATO. Dlatego Rada Miasta ustanowiła rok 2024 Bydgoskim Rokiem NATO i JFTC. Czytaj więcej na www.bydgoszcz-informuje.pl.